4 sierpnia wspominamy błogosławionego Józefa Quintas Duran, męczennika. Józef urodził się 21 listopada 1914 roku w Almerii w Hiszpanii. Był najstarszy spośród 8 rodzeństwa, pochodził z bardzo pobożnej rodziny. W każdą niedzielę spowiadał się i przystępował do Komunii Świętej, a także razem z ojcem odwiedzał chorych i potrzebujących w bliższym i dalszym sąsiedztwie. Codziennie cała rodzina wspólnie odmawiała różaniec. Józef miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Należał do stowarzyszenia, którego członkowie zobowiązywali się do nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. 1 lipca 1936 roku, w czasie wojny domowej w Hiszpanii, Józef został powołany do wojska. Z tego powodu musiał przerwać studia medyczne. Po 2 latach aresztowano go 4 kwietnia 1938 roku, gdy przebywał w rodzinnym domu na urlopie. W czasie przesłuchań był torturowany. 22 maja, mimo iż był wycieńczony torturami, wyprowadzono go i kazano kopać dół. Zniecierpliwieni oprawcy postrzelili go w kolano i żywego zaczęli zasypywać. Józef prosił, aby go uśmiercono, a przed śmiercią przebaczył swoim prześladowcom. Zginął w Turon w prowincji Granada 22 maja 1938 roku. Miał 23 lata. Józef Quintas Duran został beatyfikowany 25 marca 2017 roku w grupie 115 męczenników diecezji Almeria w Hiszpanii. Wraz z nim beatyfikowany był też jego brat. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Józefa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.